1 sierpnia odbędzie się piknik charytatywny. Co to za inicjatywa? Dla kogo? Wiesz co, jest to inicjatywa społeczna. Zebraliśmy się grupą przyjaciół ze szkoły średniej. Będzie to festyn zorganizowany na rzecz koleżanki, która zachorowała niestety na raka piersi. Dowiedziała się o tym w trzeciej ciąży. No niestety, w związku z tym są powikłania i zbieramy na lek, który jest nierefundowany. Piknik miał być małym wydarzeniem. On się teraz tak rozrósł, że nawet chyba tego same nie ogarniamy z koleżanką, z którą organizujemy. Będzie mnóstwo atrakcji, bo mnóstwo firm się w ten nasz piknik zaangażowało. Będą kiełbaski, będą balony dla dzieciaków, będą przeróżne atrakcje dla dzieci. Ciężko mi teraz zebrać myśli wszystkie, bo jak sobie tak myślę, no to po prostu tam trzeba być, żeby zobaczyć, co będzie. Piknik odbędzie się w zespole parkowo-dworskim w Leszczynku, tam w Centrum Kultury Gminy Kutno, za pozwolenie pani wójt. Będąc na pikniku, jak możemy wspomóc inicjatywę? Możecie państwo wspomóc, wrzucając swój grosik do puszki, która będzie przy każdym stanowisku, tak mam nadzieję, że będzie, puszeczka, do której będziemy wrzucać pieniążki na rzecz chorej na raka. Także serdecznie wszystkich zachęcamy do tego, żebyście państwo przybyli całymi rodzinami, z sąsiadami, z wujkami i ciociami, żebyście dobrze się bawili, ale przy okazji mieli ze sobą torebeczki, a w torebeczkach portfeliki, a w portfelikach pieniążki. Zachęcamy serdecznie. Widzimy się 1 sierpnia od godziny 14 w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku, czyli w Centrum Kultury Gminy Kutno. Zachęcam serdecznie.